Hej, peace and love, witajcie na live'ie socjologii złodziejstwa. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić w ciągu dalszym o definiowaniu rastra. I teraz rzecz jest tego rodzaju, że pamiętajmy to, co mówiłem, te rastry, te podstawowe rastry komunikacji, które... Hej, Rob Milae. Ciągle jest o definiowaniu rastra komunikacji i ten nasz raster komunikacji jest... że tak powiem, absolutnie, no, tak jakby można powiedzieć, podstawowym budulcem komunikacyjnym, a komunikacja opowiada nam o rzeczywistości, bo rzeczywistość jest dla nas postrzegana wyłącznie przez komunikaty, jakie otrzymujemy, na przykład od fotonów światła, od drgań. Ewolucja jest fajna, co mogę sądzić. Ewolucja daje nam na przykład nowe ciekawe rzeczy. Aniu, witaj, peace and love, miło Cię widzieć. Nowe ciekawe rzeczy nam daje, na przykład lepsze telefony, lepsze komputery. Marecki, dobra, spoko Marecki, wezmę się. Słuchajcie, więc wracając do definiowania rastrów, idź, dobra, pudę Marecki, pudę. O kapitalizmie Konfederacji, czy w twojej wizji świata będzie wolny rynek? Wiesz co, będzie jak najbardziej wolny rynek. Będzie można na przykład znaczy w ogóle co to znaczy wolny rynek? Nie no, Ania nie wycisza Mareckiego. Marecki to jest fajny chłop. Patryk. Ale zresztą pamiętaj, że twoja ta decyzja, nie? Tylko pamiętaj, Aniu, że Patryk Siemka, witaj. Marek, hej, też witam. Pamiętaj, Aniu, że ludzie, którzy są niekulturalni, oni są ciekawym tematem badawczym, po prostu. Jako, bo kulturalnych ludzi to sporo jest w normalnym. O, Patryk, wiesz co, witaj. Miło cię. Nie jest fajny chłop i obniża. Ale on se żartuje. Johnny Cash to jedyny. To się żartuje. Tak. Witaj, Patryku, witaj. No, witaj. No, co tam powiesz dzisiaj? No nie wiem, co tam rozpiniamy dzisiaj. No słuchaj, dobra, to ja się ciebie teraz będę pytał. Fajnie, żeś przyszedł. Okej, super. Lubię pytania. Słuchaj, powiedz mi tak. Co sądzisz na przykład o... Czekaj. Zanim zaczniemy, to ja kurde byłbym zapomniał. Już starość, nie radość. Słuchajcie, Edward Rzanowski... Co? Będziesz czytał? A muszę, wiesz, to jest obowiązek, mus to mus, wiesz. Mus. Ale będę czytał szybko. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna najważniejsza rzecz podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwie niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym, taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Dobra, przeczytaliśmy,
co czytam, słuchaj, to jest Edward Abramowski, Związki Przyjaźni. Wrzuć sobie na Google'a i ci wyskoczy cały ten w ogóle, bo to co ja czytam, to jest tylko sam początek. Stalker, wiesz co, Johnny Cash jest zarąbisty, ale no wprowadzony do rock'n'rolla. No tak, no tak, jedyny taki, chociaż Dolly Parton też tak trochę, o teraz Dolly Parton śpiewała z tą taką, tą młodą taką, Jolene, tą piosenkę, to jest taka trochę kantrowa, trochę rockowa. Dobra, słuchaj Patryku, siema, hej, witaj. Patryku, pytanie do ciebie, co sądzisz o iluminatach, Rothschildach, kto tam jeszcze? No wiesz, tych wszystkich dziadach, nie? To jest wymysł naszej moim zdaniem, to jest wymysł ludzkości no. Tej współczesnej. No. No ale to nie po drodze takim ludziom jak ty i ja, mam nadzieję, wolnościowym, no, mówiącym o prawdzie, istnieniu, o naszym. O. Poczekaj, bo tutaj pyta bliżej świata, witaj Peace and Love. Słuchaj, wierzę, że my ludzie stworzymy zaawansowaną cywilizację kosmiczną, która będzie spełnieniem wszystkich tych no, postulatów, które przypisywaliśmy Bogu jako istocie. Dobra, no, czyli mówisz, że nie wierzysz, że istnieją, nie? Nie. No to dobrze. A słuchaj, a czy na przykład przypuszczasz, a słuchaj właśnie, bo ty jesteś katolik w ogóle? Tak. Dobra, czy wierzysz w szatana? No szatan jest też, bo jak katolik wierzy w piekło i niebo, tak? No dokładnie. Czyli słuchaj, czyli jeżeli jest szatan, to prawdopodobnie udaje mu się niektórych ludzi zwieść i namówić, żeby do niego przystąpili, nie? No prawda, 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 bo ludzie, bo dobro i zło, no tak, to jest prawie to samo, tylko niektórzy ludzie sobie, te cieniutka jest ta przejście tego dobrego a zła. No bo na przykład jesteśmy ja i ty i ja tobie ukradnę 100 złotych, więc jest to, że tak powiem, to samo działanie, tylko dla mnie jest to dobro, bo ja ukradnę, a dla ciebie jest zło, bo ty stracisz, nie? No tak, ale to już jest drugim, można powiedzieć, bo to jest znów złodziejstwo, nie? Ale te dobro, zło, to można powiedzieć, że kogoś obrazisz słowem i człowiek się inaczej pomyśli. Ale to jest drugie już te złodziejstwo, nie? Tak, to znaczy pozdrawiam, dzięki w ogóle Nemezis za... Kogoś możesz obrazić i później tą... A ta druga osoba, na przykład obrazić tą jedną osobę, nie? No. A ta druga będzie taką nienawiść trzymać cały czas w sercu. Która trafi do piekła, powiedz mi? Pierwsza. Wiesz co, poczekaj chwilę. Zanim ci odpowiem, to pozdrawiam Michała Barceluka. Hej, peace and love. Słuchaj, wiesz co, obie osoby w zasadzie mogłyby trafić do piekła, tylko że nienawiść... Znaczy obrażenie to nie jest, to jest no grzech właśnie, lekki. Ale nienawiść, no ale jak ktoś tą nienawiść trzyma w sercu, nie? A na przykład ktoś ci coś zrobił, nie? No, no zrobił. No zrobił, no dobra, no niech zrobił. A ta druga osoba, której zrobiłeś i tą trzyma taką nienawiść, tą złość w sobie. A no tak, to wtedy czemu to... Czemu to mi zrobiłeś? No tak, czyli na przykład przyjdzie no, trzeba... tutaj do mnie koleś i powie mi ty cfelu, nie? I ja będę no go właśnie, nienawidził no. do końca życia i kurde, ja z tym nienawiścią umrę, a koleś se zapomni już o mnie 10 lat temu, nie? A ja no, będę trzeba dalej wybaczać, go nie? No. Proszę? Trzeba wybaczać, jak my kiedyś na tym live'ie tutaj, nie? No. Tam te nasze...
przeszły nasze oczekiwania, ten live, nie? I każdy No. się zdenerwował, nie? No. No ale umiemy sobie wybaczać, tak? No tak, no tak. No. Przepraszam cię, wiesz co, bo Rob Milae napisał Okej, tak. okej. Diabeł może kusić ludzi za przyzwoleniem Boga, aby wypróbować cnotę i sprawić wierność chrześcijanina Bogu. Jest to tak, jest to No zgodne z oczywiście, taką. ale ten Leszek, ale o tym mówimy, ale trzeba umieć wybaczać, tak? Tak jest. Niż z głupim. Oczywiście, Marek, masz rację, lepiej z mądrym znaleźć niż z głupim. Nie, lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. Tak. Wiesz co, no to zgadza się, samo wybaczanie, tylko wiesz, ale powiem ci, z tym wybaczaniem to też nie jest tak łatwo, bo wyobraź sobie, ja jestem już trochę życia widziałem. Ja pamiętam po upadku komuny była taka partia PZPR i ona się rozeszła. Normalnie wyprowadzili sztandar i poszli w Do ciul. dzisiaj, Leszek, oni są. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. No i ja skończę dalej. I słuchaj, minęło 2 lata, powstała taka partia, nazwali się SLD. I przyszli do dziennika telewizji, do dziennikarzy i mówią tak: słuchajcie, teraz macie nam, bo myśmy wprawdzie jest tam komuniści to źle robili, ale my już jesteśmy inni i wy macie nam wybaczyć. Rozumiesz? Tak przyszli, wy jesteście chrześcijanie, macie nam wybaczyć. Wy, Rozumiesz? nie? Wy musicie. Wy Wy, musicie. wy musicie, nie? Te są Tak. właśnie kluczowe słowa. A tu gówno prawda, bo ja se mogę wybaczyć, jak mówił Arnold Boczek, ale ja se nie muszę. No, a Leszek, jakbyście przyszli do ciebie, te koledzy twoi, ta partia, nie? Nie koledzy, tylko te znajomi, tak można powiedzieć, nie? No. Leszek, no Znaczy wiesz, przepraszam oni do mnie Ciebie, by nie przyszli, bo ale ja poczekaj, byłem, poczekaj, wiesz, Leszek, nikim mówiłeś, nie? ważnym. Bo tu, Oni ale. przyszli do dziennikarzy, wiesz, przyszli do publicystów i powiedzieli tak: No ale poczekaj, macie nam przenośnie wybaczyć, bo chciałem, my tego nie? chcemy. Przenośnie, no chciałem powiedzieć, nie? No. Na przykład do Ciebie przyszli i tak, no Leszek, my już nie jesteśmy tymi, tymi i tak. A jakby przyszli, przepraszamy, że co kiedyś to było. To Właśnie znaczy, te oni kluczowe. coś tam niby przeprosili, nie? Ale potem zażądali przebaczenia. No, żandon, no to właśnie. Nie. No właśnie, o przebaczenie można co najwyżej No. prosić. Zgadzasz się ze mną? No właśnie, o to chodzi. No. No to widzisz, czyli tutaj, No Leszek, natomiast. jak my się pospinamy tutaj na live, nie? No. No co? Jedna dupa do dupie się odwróci i mam iść w każdą stronę. No to nie tędy droga jest. Trzeba umieć sobie przebaczać, umieć powiedzieć, no sorry Leszek, sorry Patryk. No, ale idziemy razem, nie? No idziemy. Gdzieś tam kawał No. drogi idziemy. Dopóki nam po drodze, dopóty idziemy. A jak na przykład już się nam rozejdą drogi, to się żegnamy kulturalnie. Mówimy: cześć Patryk, trzymaj się szczęśliwej drogi, ja idę swoją stronę, ty idziesz swoją, nie? No i każdy ten, tak można powiedzieć, że sumienie masz czyste, ja mam czyste, nie? No. Idziemy sobie przez swoje życie, tak na przykład kiedyś, na przykład każdy człowiek ma takie przekonanie, że spotkał kiedyś na swoim drodze życia jakąś osobę, nie? No. I nie dopowiedział, tak można powiedzieć, ale i nie pożegnał się, nie? A czasami myśli o tej osobie, nie? Bo nie znają się teraz. Bo wiesz, jak to No w życiu tak. jest. Młody jestem. Tak, to zawsze takie pytanie mnie. Czy ta osoba, na przykład, ja na przykład myślę o co o tych kolegach, co miałem w szkole, na dyskotekach. No, a potem Różnie żeście to się było. rozeszli, no i No, wiesz. rozeszliśmy się, nie? Ale Ja przynajmniej jak myślę o się tych osobach, ale tak spotkacie, myślę.
No, nie, poczekaj, Leszek. Ja myślę o tych osobach, tak czasami myślę, czy oni myślą o mnie na przykład, nie? No tak, O ale tych słuchaj, chwilach. ale jak się na przykład spotkacie, no to nie będziecie sobie, nie będziecie się kłócić, a dlaczego o mnie nie myślałeś, nie? Tylko No będzie trudno. nie. To No. był, moim zdaniem to jest radość, żeby się spotkaliśmy po tylu czasu, nie? Dokładnie. Poczekaj, wiesz co, Patryk, bo teraz tutaj mam bardzo fajny ten, bardzo fajną Okej, kwestię. okay, A jest tutaj Marek napisał tak: okrągły stół wszystko pokazał, jak się sprzedali ojczyznę. I słuchajcie, to jest bardzo fajny przykład. DJ Daniel, witaj, peace and love. Okrągły stół, słuchajcie, bo ja byłem tak. Już jak był okrągły stół, to ja już miałem prawie 30 lat, więc absolutnie świadomie, chociaż oczywiście jeszcze wtedy no nie do końca świadomie, bo miałem swoje przygody młodzieżowe. wypowiedź twoją, nie? A ty pamiętasz tych okrągłych stół, wtedy telewizja była, już była, No tak, i nie? słuchajcie, i właśnie Radio. chciałem ci Ja to powiedzieć, pamiętam. Patryk, tak. Jak ja byłem, myśmy się wszyscy cieszyli. Rozumiesz? Wszyscy mieli, o kurde, fajnie, 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 nie? Czyli myśmy byli, ja mam 62 lata, 60, no tak, w tym roku 62. I słuchaj, myśmy się wszyscy cieszyli, że kurde, jakieś tam porozumienie, że już się skończy ten stan wojenny, że może komuna upadnie, nie? Bo to już było. I że komuniści odejdą. I ten okrągły stół, że fajnie, wszyscy tak opowiadali, dziennikarze się zachwycali. I teraz tak, to tak jak opowiadałem o tym wczoraj i przedwczoraj o tym naszej działce, która jest, jakaś tam jest, my tą działkę, na tej działce siedzimy, my ją widzimy, wszystko o niej wiemy, a potem balon nas unosi w powietrze i dokładnie to samo ja mam, kiedy ja w miarę upływu czasu patrzę coraz bardziej, dzięki, no znaczy, no aż tak za bardzo zajebiście to nie, ale to miłe w ogóle, dzięki. I słuchaj, Ale im wtedy była tylko bardziej, jedna telewizja, nie? czas mija, tym więcej faktów się dowiaduje, które miały miejsce, a o których ja wtedy w ogóle nie miałem pojęcia. A to nie tylko, że ja byłem jakiś wyjątkowo głupi, bo Ale to jedna była tylko 99% telewizja wtedy, nie? społeczeństwa nie miało pojęcia, co się wtedy dzieje. Tak? Ale tylko jedna telewizja, nie? Wiesz co? Nie, wtedy były już chyba ze trzy telewizje, bo wtedy już, to znaczy, one wszystkie były komunistyczne i postkomunistyczne. No właśnie, ale to było jeden przekaz, jak dzisiaj, nie? To znaczy, czekaj, Robo, ale Rob, przecież akurat kapitalizm to w 90-tych latach. To był najprawdziwszy, najbardziej prawdziwy kapitalizm, jaki kiedykolwiek istniał. Bo po prostu, kto miał możliwość, ten ukradł, nie? Po prostu. No i to też. Miał zysk, na tym miał zysk. No to ja nie wiem, czy trzeba bardziej prawdziwego kapitalizmu. Olszewski, słuchajcie, powiem wam tak, Marku, tobie zwłaszcza. O, ta rynka witała się z Olszewskim. W sumie widziałem go przez 2-3 minuty, nie? No ale jest to jakiś tam w moim takim skromnym, szarym życiu, jest to jakaś taka chwila, która zapamiętałem tą chwilę. A powiem wam, że w tym samym momencie, kiedy widziałem Olszewskiego, to w tym samym momencie koło mnie korytarzem przechodził sam ten, jak on je, nie pamiętam imienia, Michnik, nie? Stefan chyba, Stefan Michnik, nie, Stefan? Jak on miał na imię? No, bo to była.
To był proces sądowy. Myśmy byli jako taka organizacja, taka mała, skromna, żeby tam pojechać i go. Adam, o właśnie, Adam Michnik, dokładnie, dzięki, dzięki Bobek, dzięki Gruszka, dzięki Nixon, tak, Adam Michnik, dokładnie. Tak, właśnie, czyli powiem wam, że... To Leszek, to w sądzie tak. Też... Jeszcze raz. W sądzie przebywałeś też? To znaczy, wiesz co, myśmy byli jako taka publiczność, wiesz, że, bo to była sprawa i Olszewski właśnie, bo on był adwokatem, on już był, nie był premierem już, i był taki koleś, nazywał się Kobylański i on miał sprawę z Michnikiem. I powiem wam, że Michnik, bo to był ciasny korytarz, dużo ludzi i dosłownie o tak koło mnie się przeszedł, nie? No dobra, Leszek. A miałeś sprawy takie ze swojego życia tam w sądzie, czy... Wiesz co, jedynie... To takie kolegia jakieś. Ja miałem strasznie dużo szczęścia w życiu, wiesz? Zresztą wycofałem się ze złych rzeczy w odpowiednim momencie. No. I ale... od czasu, jak jestem trzeźwy, to w ogóle nie mam do... Nie, przepraszam, mam do czynienia z policją. Raz przekroczenie prędkości, raz... Coś tam. Ja ze trzy mandaty w życiu dostałem, no. To wiesz, jak pachnie sąd? Ale wiesz, ale sądy znam, bo ja chodziłem jako, wiesz, strona społeczna do sądów. No to wiesz, jak pachnie, nie? No oczywiście, to badziewie, dziadostwo, nie będę przeklinał, dobra. No Leszek, patrz. 8 milionów na dziś, dzień dzisiejszy, nie, 8 milionów. No. Dzieci było w sądzie. 8 milionów czego? Dzieci w sądzie, nie? 20... Ale jak dzieci? Tak. 21 milionów osób dorosłych było skazanych. Tak? 21 milionów osób dorosłych? No przestań, tak. To cała Polska by była prawie. Tak, 21 milionów osób. Ja ostatnio z swoim tatą rozmawiałem tu na naszej wsi, nie? No. I tak. U nas jest 42 domy na wsi, nie? No. I tak. Leszek, pomyśl sobie swoim, no nie wiem, czy ty we wsi mieszkasz, czy w miasteczku jakimś tam. Jak we wiosce, to znasz każdego po kolei, nie? Wiesz co, nawet jak w wiosce mieszkałem, to i tak nie znałem wszystkich, bo to było, wiesz, no, 10 tysięcy ludzi, to wszystkich tak dokładnie nie znasz. 42 domy, nie? A, no to jak mała wioseczka, to wszystkich masz szansę poznać. No i tak policzyłem, to u nas w sądzie było i są skazani 80% ludzi. Ale jak skazani? Siedzieli w więzieniu? Nie, skazani mają wyroki, na przykład zawieszeniu, kary, odróbkę. Ale za przestępstwa, czy za jakieś tam wykroczenia? Czy, bo wiesz, bo pamiętaj, że sądy też są za, nie wiem, za jakieś tam lanie w krzakach, czy takie rzeczy, nie? No zawsze, no tak przykładowo. No to wiesz, no to jak za takie rzeczy, no to nie, ale nie, to ja ci powiem, że to, znaczy ja ci powiem tak, w sądach, no prawie wszyscy Polacy brali udział, bo pamiętaj, w sądach się na przykład rozstrzyga, rozwody się bierze, to jest pierwsza podstawowa rzecz. W sądach się dzieli majątek czasami, w sądach się na przykład... dochodzi jakiś tam, nawet wiesz, no jeden partner drugiemu partnerowi nie płaci za jakieś tam faktury, nie, bo tam mają swoją spółkę i coś, i idą do sądu, a to nie jest, że wiesz, jakieś takie straszne, po prostu standardowo. No nie, Leszek, ja nie mówię, że kurwa, że tam kogoś ktoś zabił czy coś tam, nie obrażaj.
nie ocenia naszej wioski, ale to takie były przestępstwa No na to przykład. dlatego ci mówię, że to są takie No. małe, drobne, to się nie nazywa przestępstwa, tylko wykroczenia. No to Leszek, Leszek. No to ja tu tak sobie policzyłem z ojcem ostatnio tyle, tyle osób, nie? To nasz naród jest taki kurde zły? No nie, nie. Marku, wiesz co, no ten TikTok tak robi, że po prostu ja też piszę czasami, pozdrawiam kogoś i też dwie strony bez udziału rządu. Było niemożliwe, dlatego w PRL bez polityki nie było Bo niemożliwe, niektórzy dlatego ludzie to chorobę. nie wierzą, że to tak może być. No. Bo tego. Ja tutaj jestem tego No tak, ja zdania. poczekaj chwilę. Rob, wiesz co? Ale politycy, oni tylko tak naprawdę kontrolowali te największe złodziejstwa. A wszystkie taka drobnica to była bez udziału polityków. Po prostu jeden z drugim się dogadywał, podpisywali jakieś tam papiery lewe i robili. Tam nie trzeba było polityków do tego. Tam wystarczyło mieć dobre układy w sądzie i a nawet tak naprawdę to mieć dobre znajomości, nawet niekoniecznie w sądzie. No I teraz, Leszek, tak. patrz, zgłosisz coś do Oczywiście. prokuratury, nie? Jeden na No. drugiego, to prokuratura ma 90 chyba 5% skuteczności, nie? Prokuratura ma tyle. O, czekaj. Ania. Aniu, witaj. Miło ci widzieć na okienku. No. 95% skuteczności to tylko w takich bardzo ciężkich sprawach. No. Nie. Witam serdecznie po raz Witaj, kolejny witaj, Aniu. i drugi raz dzisiaj włączyłam, żeby dołączyć do dyskusji zupełnie przez przypadek, ale to nic. Mogę chwilę na okienku posiedzieć. Tak? No. To co masz do powiedzenia? Aha, bo czekaj, to czyli po prostu miałaś ode mnie zaproszenie i przyjęłaś, tak? Nie miałam zaproszenia, pewnie nacisnęłam czymś A, zupełnie ty przez nacisnęłaś przypadek. przez przypadek. No widzisz, ja No. też tak często robię. Przez No. przypadek naciskam i no właśnie. Przejmowanie kamienic w Wawie to jest kurde, tam trzeba było mieć. Politycy tam wiele nie. To znaczy, oczywiście też była ochrona ze strony polityków, ale głównie to sędziowie. No Sędziowie, w prokuratorzy, Krakowie, a ale to w szczególnie Krakowie. adwokaci podczas Ale transformacji o Krakowie własnościowej. to nikt nie mówi, nie? Poczekajcie, podczas transformacji własnościowej majątku wspólnego na prywatny, nawet najmniejsza sprawa wymagała akceptacji byłego właściciela, czyli polityków. Wiesz co, raczej nie tyle polityków, ile urzędników, a pamiętaj, że jest duża różnica między politykami a urzędnikami. I urzędnicy mogli bez zgody polityków. A pamiętaj, że politycy byli skłóceni, więc tak naprawdę i tak karty rozdawali urzędnicy. Przykład, tak, dokładnie. No dobra, Patryku, bo coś zacząłeś mówić. Ale to też. Mam takie pytanie, nie? Jeszcze No. i ty miałeś mi zadawać pytania, a ja zadaję tobie znów. No, oczywiście, tak. Ale czekam na twoje pytania, żebyś wiedział. No dobra, ale teraz ty chciałeś o coś zapytać, no to. No to jaką partię dzisiaj myślisz o, żeby poszła naprzód, żeby w Polsce się lepiej działo? No pokaż mi, czy myślisz, nie, można tak powiedzieć, że nie, jak z tym, że nie możesz pokazać partii, ale jakbyś chciał, żeby było w Polsce, kto by rządził? O właśnie, o tak, to jest dobre O, pytanie. wiesz co, Patryk, kto bym chciał, żeby w Polsce rządził, to powiem ci tak. Ty, Ania, czekaj, kto tu jeszcze? Marek, Rob Milahe, Krzych Pianoman, kto No tam ale jeszcze? tego, Czekaj. Józef, o, żeby to rządził czemu User tak zaufania do tych partii, co są? 949-131. Tak, A żebyście wy dlaczego nie wszyscy masz? rządzili.
A dlaczego nie masz Opcja. zaufania do tych partii, co są? Proszę. Dlaczego nie masz zaufania do tych partii, co są? Ale nie, ja mam zaufanie. Ja wiem, że oni bardzo, bardzo, że tak powiem, rzetelnie podejdą do zabezpieczania swojej przyszłości, kiedy przestaną być no, w życiu publicznym, więc No Leszek, to znów się będziemy to jest szarpać. 100% zaufania. No Leszek, będziemy się szarpać znów. Strona No ale transakcji dobrze pan mówi. Leszek mówi, oni dbają o swoje Nie. interesy, nie? Nie, nie. Jak to nie? Leszek powiedział, że ja i ty i nasi koledzy mają tutaj na live rządzić naszą Polską. A ja zapytałem się, co ma do tych partii, co nie rządzą i Nie, co bo zrobią teraz. Patryku, żadna partia nie ma w statucie napisane, że będzie rządzić dla dobra Patryka, ani Roba i jeszcze tam na przykład Marka i Benka i moim Benek. Dobry wieczór, hej, witaj. To Leszek jesteś. Poczekajcie, poczekaj chwilę. Rob Milahe. Gdyby był kapitalizm, jak mówisz, to druga strona transakcji nigdy by za bezcen nie wyprzedawała majątku, bo w nim każdy realizuje swój interes. Szanowny Robie, gdyby ta druga strona, ona nie wyprzedała za bezcen, bo ona zrealizowała, ta druga strona, swój interes, czyli wzięła łapówkę. Urzędnicy, którzy sprzedawali Kulczykowi komunikację polską, oni na pewno jakoś na tym dobrze wyszli. Oni osobiście, my nie, oni tak. Czyli rozumiesz, czyli pamiętaj, są dwie strony transakcji. W kapitalizmie na przykład nałapiesz sobie czarnoskórych ludzi i sprzedasz ich do Stanów Zjednoczonych Ameryki i To zarobisz pieniądze. Leszek, to ty jesteś za tym, żeby każdy sobie mógł, żeby było Polska bezpartyjna, żeby każdy mógł sobie zgłosić swój kandydaturę Nie, bez nie. żadnej partii. Jak po prostu, słuchaj, Patryku, w tej chwili już technologia pozwala na to, żeby każdą decyzję podejmował naród. No Rozumiesz? to bez partii. Bez partii. Natomiast oczywiście No to muszą mi być chodzi. urzędnicy na razie. Przez pewien czas muszą istnieć Leszek. urzędnicy, ale oni by byli wybierani Mnie drogą zrozum. konkursów i losowania. Ale mnie zrozum, nie? No dzisiaj na wsi moi ten chce kandydować, tamten, Pozdrawiam bezpartyjnie. cię, Beniek. I na No. przykład głosujemy, nie? I wchodzimy do sądu, do Sejmu, nie? I tam No. jest na przykład 465 posłów, nie? No. Z każdej gminy, powiatu, tam No nie i z każdy każdej. jest inny. Żadnego ten. No, No. za tym jesteś? Jeszcze raz. Oni są tak, ale to znaczy, słuchaj, wiesz co, Czy oni nie jesteś za są. tym, że każdy jest bezpartyjny? Na przykład każdy w gminie, wiosce, na przykład kandydaturę. Na przykład moich w tym. Gminie wygrał dwóch jest posłów. W powiecie jest 10 posłów bezpartyjnych. I później głosują bezpartyjni. Rozumiem, rozumiem. Dobra. Wiesz co? Tak, to co mówisz jest faktycznie okiem słowika. Witaj, witaj. Słuchaj, przepraszam, okiem słowika, w ogóle nie wiem, coś z tym. Z Robertem źle się dzieje, bo ja wczoraj i dzisiaj rano wstałem o 5 i go nie widziałem. Tomek Dziubek, tak, o polityce, no właśnie. Wiesz co, faktycznie, Patryku, my tu nie, bo ty za bardzo, bo ja się ciebie pytam o rzeczy systemowe, a ty zawsze dajesz przykład polityki.
Natomiast ludzie chcą bardziej. Wiesz co, Marek, Kukiz był antysystemowcem, tylko. To znaczy, jemu się wydawało, że jest antysystemowcem, dopóki nie okazało się. Zresztą po drugie, pamiętajcie właśnie, i to jest rzecz, o której chcę mówić też za jakiś czas. Master of Light, hej, peace and love. Nic wyświetlony Antysystemowość. najpierw za system, bo na przykład jak jeździł tam na te koncerty, system go zjadł, bo płacili mu za to i No, tamto, płacili tam. mu, robił za No, kasę, i tak. to Master, system go dzięki płacił za mu. serce. System. I te stawki były od systemu. I później weszedł do rządu No tak. i też znów system mu płacił. Poczekaj chwilę. Wiesz co, okiem słowika, Robert, wydaje mi się, że Robert teraz jest zaangażowany w kampanię wyborczą tego kolegi swojego i dlatego nie robi tych live'ów porannych. No. Tak. Dzięki, master. Dzięki. Słuchajcie, ale pamiętajcie o rozsądek w gospodarowaniu zasobami. Słuchaj, dobra, Patryku, a teraz jeszcze wam powiem jedną rzecz, bo tak naprawdę wam to obiecałem. Otóż pamiętajcie, że, o widzicie, tak jak tutaj Patryk pięknie powiedział o tym, że chce w jakiś sposób kodować medium władzy. Czyli na przykład wymyślamy, że spośród 30 paru milionów ludzi wybieramy 460 paru przedstawicieli i oni będą podejmować kluczowe decyzje. I od pewnego czasu wydaje nam się, że jest to tak naturalna rzecz, że w ogóle jest to, że nie wróci do live'ów porannych. No, znaczy powiem ci szczerze, no, dla mnie te live'y poranne były za wcześnie. Wolałbym, żeby on je robił gdzieś tak po południu, no ale trudno, takie życie. W każdym bądź razie, kapibara, hej, witaj. Słuchajcie, czyli to, że my definiujemy rastry, to znaczy tymi rastrami są pojedynczy politycy, czyli na przykład, widzicie, wybór pojedynczego polityka to jest definiowanie rastra. Ale kiedy oni już zostają wybrani, otrzymują mandaty poselskie, to wtedy oni zaczynają definiować rastry, czyli na przykład ustalać, jaka ustawa przejdzie, jakie tam w niej się znajdą słowa, jakie będzie jej brzmienie. I czy zostanie odrzucona. Później mamy jeszcze takie system autoreferencyjny, czyli mamy rząd i prezydenta, czyli oni będą, chociaż no nie zawsze, czasami się spierają, czasami się wspierają. Natomiast mamy czyli widzicie, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia teorii systemów, to w polityce zachodzą takie mniej więcej reakcje jak w sprzężeniu między korelatorem a homeostatem, z tym, że właśnie tu jest problem, bo jeżeli badamy medium władzy, to tam niestety mamy bardzo słabe korelacje z medium prawdy, bo pamiętajmy, że polityka jest bardzo daleko od medium prawdy, bo trzeba jeszcze trzy poziomy przejść do niej. Kiedy mówimy o przestrzeganiu prawa, to też jeszcze między medium prawa a medium prawdy mamy medium pieniądza. Czyli pamiętajmy, że pieniądz również może wpłynąć na sposoby przestrzegania prawa. Czyli widzicie, my definiujemy rastry i nasze definicje zależą od tego poziomu, na jakim jesteśmy, bo jeżeli osiągniemy poziom medium prawdy, to wiadomo, że oczywiście te wszystkie podstawowe, wcześniejsze też już zostały jakoś tam zaspokojone. I kiedy już dosięgamy do medium prawdy, to wtedy na przykład moglibyśmy zacząć ocenę tych wszystkich naszych działań, które żeśmy podjęli. I muszę wam powiedzieć, że czasami
że ta ocena byłaby dla nas bardzo przykra. Mogłaby być tak jak na przykład Belgowie, oni są dzisiaj bardzo, bardzo, że tak powiem, no, liberalni, bardzo pokojowi, bardzo no, tacy prospołeczni, natomiast oni mordowali masowo czarnoskórych niewolników w kolonii belgijskiej, w koloniach belgijskich. Oczywiście to nie ci pojedynczy Belgowie, tylko ta ich elita. Natomiast no, to im teraz stoi kością w gardle. Także widzicie, kiedy dochodzimy do medium prawdy, to otrzymujemy taką informację zwrotną na swój własny temat. I jeżeli ktoś mówi, że jest świadomy, to pamiętajcie, że świadomość zaczyna się od samoświadomości, czyli pytanie, czy ja sam nie zrobiłem czegoś, co zaszkodziło albo było przynajmniej niekorzystne, albo w ogóle jakoś tak bezużyteczne dla systemu społecznego, w którym ja żyję, czyli na przykład dla nas Polaków, to mówimy na temat Polski i można by powiedzieć nawet, że to sprzężenie autoreferencyjne niektórzy nazywają w kapitalizmie realizuje się najlepiej pojęty osobisty interes, jaki sprzedawca by się zgodził sprzedać swój majątek za ułamek jego wartości. Andrzeju, w bardzo prosty sposób. Takie rzeczy miały miejsce w czasach wielkiego kryzysu, kiedy firma była warta na przykład $1 000 000 i nagle po tym krachu była warta raptem 50 tysięcy. No był to ułamek jego wartości i kapitalista nie miał nic do gadania, po prostu takie były uwarunkowania środowiska. Także wiesz, no pamiętaj, że prawdziwy kapitalizm to jest kapitalizm, w którym Leszek, tak naprawdę... Tak? Leszek, no. Jeden system jest, czy wiele systemów jest? Istnieją systemy, znaczy jest system społeczny, czyli cała ludzkość jest jednym wielkim systemem społecznym, natomiast pamiętaj, że system jest, jakiś duży system jest środowiskiem jakiegoś podsystemu, czyli ten na przykład partie polityczne są podsystemami systemu polskiego systemu społecznego, czyli społeczeństwo polskie. Poczekaj, Leszek. Na przykład system społecznościowy, nie? To jest taki? Tak. Jeszcze raz. System społecznościowy, co my żyjemy teraz, nie? No. Między ludzkościowi, no przyjaciel, kolega, żona, mama, dziadek, babcia, nie? To jest system, tak? Ale przepraszam cię, to o czym ty teraz powiedziałeś, przyjaciel, kolega, żona, bab, to jest mała grupa społeczna i tam są zupełnie inne zasady działania niż w dużych grupach społecznych. W małych grupach społecznych, jak ktoś cię chce zrobić w konia, to ty najczęściej natychmiast się o tym orientujesz. Dobrze, Leszek, poczekaj, pytanie to cały czas. Następny system to tak na przykład gmina, no, powiat, sąd. No, można to tak podzielić. Później politycy i tam dalej. To znaczy nie, to ty źle, bo ty mieszasz rodzaje systemów. Politycy, systemy polityczne to są partie polityczne, a systemy administracyjne to są gmina, powiat, województwo i kraj. Nie zrozumiałeś mnie. Mówiłem o systemach. Najpierw system zaczyna się naszej wspólnotowi, wspólność.
Nasze te koło do komina, tak można powiedzieć. To jest system. Później musimy wyskoczyć od tego komina naszego, przysłowiowego. To jest na przykład sąd, Przepraszam, przepraszam Patryk. gmina. Moment, moment. Odpowiem tutaj Andrzejowi P. Borodo. Ty serio porównujesz to, że wartość firmy spadła, bo jest kryzys, a tym, że wartość firmy spadła, bo została jej wartość złodziejsko zaniżona. Słuchaj, kryzys w latach 20. też był spowodowany pewnymi złodziejskimi działaniami. Oczywiście, na giełdzie, między innymi na giełdzie, więc tutaj to mamy do czynienia ze złodziejstwem. Zaniżona wartość firmy jest spowodowana najczęściej fałszywymi informacjami, czyli oszustwami, a oszustwa mają na celu właśnie dokonanie jakiejś kradzieży, no chyba, że na przykład oszust jest ktoś, kto na przykład zdradza żonę, czyli to nie są finansowe, że tak powiem, motywacje, ale większość od oszustw na świecie jest motywowana, kosiarz umysłów, hej, peace and love, jest motywowana chęcią kradzieży, chęcią zagarnięcia dóbr. Tak, Patryku, przepraszam cię, że ci przerwałem, ale wiesz, to był ważny komentarz, no. O tych systemach, nie? Moim zdaniem No. to jest jeden system taki no, wspólnościowy, nie? Co ja na Brawo. przykład, tak sobie powiem, że ja, koledzy, my i ty na przykład gmina, też mam ten system, można powiedzieć do gminy, nawet że do wójta, nie? To jest taki system jedny w koło naszego komina, tak można powiedzieć. No. Drugi system się zaczyna powiat. Później wojewoda. Można powiedzieć, że To znaczy, powiat to przepraszam, nie, wojewoda. bo ty źle to powiedziałeś. Na To przykład nie jest drugi system. system, to jest wyższego rzędu system. No dobrze, dobrze, dobrze. Ale No. to właśnie odróżnić tego te systemy, nie? Bo to też można powiedzieć tak jak ty, naszym drugi system, nie? Ten na przykład te prawo jazdy, czy tam zarejestrowanie drugiego samochodu, czy coś tam, nie? Czy ubezpieczenie, to drugim możemy powiedzieć, że powiecie i wojewoda, nie? Od wojewody się wypina znów urzędnicy, nie? Na przykład te. Wchodzimy na drugi typ, następny szczyt tych systemu, nie? BST, Sędziowie, pozdrawiam. Ciekawy, ciekawy ten. Ciekawe. Są ludzie, co lubią prokuratorzy, chodzić drogami pieszo, tak. Tak, mów. i No. urzędnicy takiego następnego szczebla, politycy. A następny system jest znów, tak jak my teraz weszliśmy do NATO, jesteśmy w NATO, to następny system jest jeszcze ten o zdrowiu, ten system. System ochrony zdrowia. Czekaj, Nie, poczekaj moment, ten przepraszam nie. cię, bo tu jeszcze, posłuchaj, ważne pytanie. Tutaj BST pisze, system to inaczej życie. W pewnym sensie masz rację, ale pamiętaj, że istnieją systemy biologiczne, ale też istnieją systemy fizyczne, które nie są żywe. Na przykład atom jest systemem. Atom. Czy na przykład związek chemiczny jest systemem. Czy na przykład galaktyka jest systemem, a one niekoniecznie są żywe, także dobra. No, mów dalej, przepraszam cię. No, weszliśmy do tego systemu polityków i ten co za COVID był odpowiedzialny. Przepraszam, muszę to przeczytać. Przepraszam cię. Andrzej P. Borodo. Mama słusznie mawiała, że nie ma gorszej tortury niż dyskutowanie z człowiekiem wykształconym ponad swoją inteligencję. Dedykacja dla Leszka na dobranoc. Dzięki, naprawdę. Jesteś przemiły. Pozdrawiam serdecznie, Andrzeju. Nawet znacząco będę. Tak, dokładnie, dokładnie. No, kurde, słuchaj. Jak McDonald's.
Był taki film w kinach o jedzeniu w McDonaldzie, że coś tam, jakiś taki, że koleś się żywił przez jakiś czas i że strasznie się rozchorował, to przecież to tak potężnie uderzyło w tą korporację, że zaczęli dodawać sałatki do tych swoich kanapek, tak, oczywiście. Ale taki radny, że wszyscy się tak pchają na te stanowisko. Radny dużo nie zarabia, ale za to radny dużo może. Tak, słuchajcie. No, dokładnie. Odkąd komputery weszły, to każdy mówi systemowo. Wiesz co? Nie. Systemem komputery, to znaczy komputery istniały już od na początku XX wieku. Oczywiście takie, chociaż nawet jeszcze chyba w XIX, maszyny liczące, pierwsze takie proste. Dobra, przepraszam, mów dalej. Czyli mówisz o tym, że są systemy i jest na przykład system administracyjny, jest system polityczny, jest system prawny. Unia wchodzi ten, na przykład Unia wchodzi znów, ten następny system jest Unia, nie? Europejska, to my, no tak. To, co my jesteśmy, ale później znów są ludzie. I te ludzie, członkowie tych światowych elit, co mają, można powiedzieć, majątki krocie niż my wszyscy na każde państwo, to następny jest system. I później ostatni jest system mocarstwa. No nie. To jest też kolejny system, natomiast najbardziej ogólny system to są wszyscy ludzie na świecie. No to my jesteśmy, nie, ten system ludzie na świecie to jesteśmy na samym dole. No nie, my jesteśmy najważniejsi, ale niektórzy chcą nas wydymać. I nie, im się to niestety teraz udaje. No właśnie, no, w tej chwili idzie odwrotnie, jak ty mówisz. A no to jednak widzisz, Patryk, jeżeli mówisz, że im się udaje, to znaczy potwierdzasz moją tezę, że szatan macza w tym ja palce. Mówię. To Leszek, ja ci kiedyś coś powiem ci. Mój praprawujek, mojego wujka, mojego taty wujek tak. Powiedział tak. Mój tata przeżył dwie wojny światowe. Pierwszą i drugą, nie? I powiedział tak, że dopóki synu było dobrze na moim świecie, dopóki pijąc nie grał roli. I przeżył pierwszą, drugą światową. I jeszcze na samym końcu swojego życia powiedział tak, synu, uważaj, dopóki pijąc nie gra roli, na tym świecie nie będzie rządził, to będzie dobrze. Na samym końcu to powiedział. Patrz. Człowiek człowiekowi będzie nierówny. O, widzisz. Czyli miałeś proroka we własnej rodzinie. No. Co ty, Leszek, na to? No to mówię, miałeś proroka we własnej rodzinie. Wiesz co, Aniu, no nie, bo to nie można powiedzieć, że wykształcenie nie jest wymagane, ale czasami jest tak, że średnie wystarczy, żeby członka rodziny zatrudnić, a czasami nawet niepełne średnie. Nie, ja myślę, że wystarczy, że się po prostu jakaś ważna osoba, jakąś daną Dokładnie. Osobę poleci, nie? Dokładnie. I wtedy nawet ma niepełne podstawowe i tak zostanie rzecznikiem rządu na przykład. No dokładnie. Także tutaj tak, no. Słuchajcie, to się nazywa nepotyzm i kolesiostwo, tak. No. No teraz rządzi właśnie naszym światem to. No właśnie. Słuchajcie, no tak, taka grawa. Słuchajcie, no to dobra. Czekaj, jeszcze mam jedno pytanie i dążę do tego, żebyś ty zadawał mi pytanie, ale ostatnie pytanie. No.
A te systemy, nie? Co ja ci powiedziałem na chwilę, nie? Przed chwilą. No. To jakbyś chciał, żeby było bez tych systemów, co ja ci powiedziałem, co ja od, można powiedzieć, każdy człowiek wie o tym, mam nadzieję. A jakbyś chciał bez tych systemów, żeby było? O, to jest super pytanie. Patryku, bez systemów to by nie było złodziejstwa, nie było bandyctwa, by nie było niczego, jak mówił Kononowicz. Jak nie ma systemu, to znaczy, że rzeczywistość nie istnieje, bo rzeczywistość musi być usystematyzowana. Musi się z czegoś składać. Więc słuchaj, o, i to jest właśnie, słuchajcie, i to jest temat. Bo tak naprawdę moją borówkę, gdzie jest moja borówka amerykańska? Koński, wiesz co, po prostu było mi zimno i spaliłem ją w piecu centralnego ogrzewania, także No, przepraszam cię, jadę. Koński, wybacz mi. Słuchajcie, to jest właśnie to, co powiedziałeś, Patryku, to jest. Tak, spaliłem ją, spaliłem na ognisku, wiesz, bo zimno było, trzeba było się zagrzać. Patryku, to co powiedziałeś o systemach, właśnie, co by było, jakby nie było systemu, czyli tak naprawdę jest, pytasz w zasadzie o tak zwany początek rzeczy, czyli w jaki sposób systemy się wytwarzają, tak? Nie, nie, Leczek, Leczek. To no, jak to było, czy kiedykolwiek było bez systemu? Jak No to będzie? było. Jak? Było to znaczy teoretycznie było przed wielkim wybuchem, że nic nie było. I wtedy nie było systemu. Ale To jak fizycy Adam i Ewa odkryli, powstali? proszę, To jak Adam i Ewa no powstali? nie, dużo przed Adamem i Ewą, przed wielkim wybuchem fizycznym. Czyli to było 13 i jakieś 6 miliarda lat temu. No. To 2 milionów lat, nie? To jak 2000 lat mamy, 2000 lat temu, to jak było? 2000 lat temu, Patryku, chodził Pan Jezus i nauczał. To jak było wtedy? No było Dobrze ciepło. było czy źle? No ale jak było? No. Ale ty pytania zadajesz. No to Było kurde. ciepło, bo Pan Jezus chodził w samych sandałach, no to musiało być ciepło. No to Leszek, no to chciałbyś być dzisiaj 2000 lat wcześniej, na przykład. Nie, bo oni tam mieli, wiesz co, w ogóle oni tam na przykład, nie wiem czy ty wiesz o tym, ale oni wtedy A ja bym to. chciał Pana Ale Jezusa wiesz, że oni zamiast nie Jezusa. mieli telefonów? A To po znaczy, cholerę ci telefon. no jak? No przecież jakby nie było telefonów, to byś nawet nie wiedział, że ja istnieję, a ja bym nie wiedział, że ty istniejesz. Kapibara, wierzysz w zaawansowaną cywilizację kosmiczną, którą stworzymy i która będzie równoważna Bogu. A czy mamy jakieś potwierdzenie na to nauczanie? Znaczy mamy, Agrawa, nie tyle potwierdzenie, ile wynika to z faktu, że to nauczanie przyniosło pewne konkretne działania w systemie społecznym i ono miało swój początek właśnie wtedy. Wszyscy badacze zgadzają się, że te nauczanie zwane w skrócie chrześcijaństwem wywodzi się gdzieś właśnie z Palestyny, z tego 30 roku naszej ery. To mamy potwierdzone. Nie mamy potwierdzenia, że istniał Jezus Chrystus jako osoba. Nie mamy jego metryki urodzenia, chociaż na przykład mamy zapis w Piśmie Świętym, że jego rodzice poszli się zapisać, bo był spis powszechny. Czyli z Pisma Świętego mamy wiedzę na temat spisu powszechnego za bodajże Oktawiana Augusta.
Oddawaj mi tę mrówkę amerykańską. Koński były w amerykańskie borówki, ale były tylko w Ameryce, czyli w Europie i w Palestynie ich nie znano. Czyli Jezus nie mógł jeść amerykańskich borówek, widzisz? Czy Jezus mógłby głosować na Prawo i Sprawiedliwość? Wiesz co? Ale zadałeś pytanie, będę myślał przez tydzień. Dobra, słuchajcie, fajnie, fajnie tutaj. Rozmowa jest interesująca, ciekawa, bardzo mi się spodobała. To kiedyś O. złapałeś przysłowiowo, no nie przysłowiowo, złapałeś kiedyś Pana Jezusa za nogi? Wiesz co, Był wieczny, przysłowiowo, tak, 60 masz, bo 11 lat. osobiście to w życiu nawet bym nie miał szans, natomiast tak się mówi, Pana Boga złapać No ale za. powiedz, Leszek, bo przed chwilą powiedziałeś, że tak, bo telefon, bo telewizja, bo coś tam. To inaczej ci powiem. Czy No. kiedykolwiek cię nic nie interesowało, tylko na przykład te swoje życie, na przykład przez rok, czy 5 lat, czy 10, 20 lat, czy przez miesiąc, czy przez kilkanaście godzin, nic ci nie interesowało. Nic. Ani telefon. Ani nie, jaki godzina jest, ani gdzie dzisiaj jestem. Moim zdaniem to wtedy złapałeś Pana Jezusa za stópki, nie? Czy miałeś w swoim życiu taką chwilę? Nie przypominam sobie, nie, żeby mnie nic nie interesowało, to jak byłem chyba dzieciakiem, to znaczy, wiesz, jak jeszcze leżałem w pieluchach, to tak, ale później to To już miałeś raczej trudne życie. Masz trudne życie, ja ci współczuję. nie, normalne, tak jak każdy. Ja miałem kiedyś takie życie. Miałem. I teraz też mam super życie, nawet można Ale powiedzieć. jak, to znaczy, przepraszam, nie musiałeś, miałeś tyle pieniędzy, że w ogóle niczym nie musiałeś się przejmować, tak? O tym chcesz powiedzieć? Nie. Nie, nie Właśnie. Nie musiałeś dlatego, się że tyle martwić, sobie. że. Leszek, widzisz? Leszek, właśnie o te pieniądze, 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 daj, daj, daj. To nie jest najważniejsze w życiu, żebyś wiedział. Najważniejsze w życiu jest to, rano wstajesz, żadne kości cię nie bolą. No, Masz słuchaj, jakiś ale pomysł przepraszam na cię, życie? Patryk. Ty se nie cwaniakuj, bo ty też będziesz miał 60 lat i wtedy już Nie, tak nie nie, będziesz Leszek, Leszek, gadał. Leszek. Nie znasz, właśnie zrównaj mnie, ja mam naście lat, nie No naście, tylko. właśnie. No i ciebie żadne. Słuchaj, jak ja miałem 16 lat, to też mnie żadne kości nie bolały. Ja nie mam 16 lat, tylko mam trochę mniej od ciebie. No. 40 No prawie. to jeszcze jak miałem 40, to mnie dużo mniej kości bolało niż teraz. No, ale 40 czy 15 czy 5 lat. Może być. Nie o to mi chodzi, Leszek, w ogóle nie o to mi chodzi. Ale czy miałeś tą chwilę w życiu, że wstałeś i tak, mnie interesuje na przykład, jak ty powiedziałeś, ten telefon, No telewizja, pełno miałem coś. takich chwil w życiu, ale I potem jak się się wtedy kończyły te czułeś? chwile. I trzeba było iść do tych chwil, w których cię trzeba było się przejmować. Rozumiesz? To takie No ale chwile, miałeś że. takie chwile, że A no to coś takie cię chwile to stresuje. każdy ma. No. Wiesz co, Koński, no nie wyjdziesz, chyba że na przykład Ania uzna, że wyjdziesz. Ale nie, Ania, nie wyrzucaj Końskiego. On już tu wrósł w koloryt. Wiesz co, Patryk, no to tak, takie chwile. Słuchaj, wiesz co kiedyś śpiewał Rysie Grydel? Nie wiem. Nie wiem. Śpiewał, że w życiu piękne są tylko chwile. No widzisz, i to jest odpowiedź na twoje pytanie. Ale potem pamiętaj, że po takiej pięknej chwili przychodzi taka mniej piękna. I to jest standard. To tak jest w życiu No wszystkich ale. ludzi, nawet Billa Gatesa, czy Klausa Schwaba, czy jakichś Rockefellerów. Też tak jest, wiesz? No ale I też kasa im żeby. nic w tym nie pomoże.
No, też Leszek szczerzy zęby za tych milionerów, miliarderów. Ale nie, no słuchaj, oni tak samo mają takie same problemy jak ty. No ja, wie co, bo ja mam taką ciotkę moją, mojego taty siostrę, nie? No. I ona mówi, o, jak tam super jestem. Ja mówię, wiesz co, ciotka? Tak zawsze mówię, wiesz co, ciotka? Każdy ma swój krzyż Kondemnacja i pański. kopilacja. Każdy pański ma swój krzyż Wojt. i go niesie. Każdy krzyż go niesie. I koniec. Dokładnie, każdy. Także słuchajcie, i tym optymistycznym akcentem No idziemy podziękuję spać, ci, Leszek. Ja się żegnam Patryku. z tobą. No, dzięki Mam ci, nadzieję, że Aniu. znów będziemy się kiedyś znów szarpać o nasze rzeczywistość naszą. I nie będziemy się kłócić. O to właśnie w życiu chodzi. Dobra, Moim będziemy się zdaniem. kłócić. Nie mają problemów, aby związać. Tak, ale za to mają inne problemy, bo im się we łbach. Dlatego ten świat wygląda nie najgorzej, bo okazuje się, że właśnie nawet jak ktoś ma nadmiar, to też może to szkodzić i wytwarzać u niego jakieś problemy psychiczne. Dobra, Leszek, słuchajcie. a ty w Boga wierzysz? Znaczy, wierzę w zaawansowaną cywilizację kosmiczną i to jest równoważne. Przez ciebie nie mogę spotykać swojej. Wiem, koniec. Słuchaj, Jezu, jutro jak wierzysz? przyjdziesz, to pytaj mnie o truskawki, dobra? Bo o borówki już się ludziom znudziły dzisiaj. Dobra, słuchajcie. Aha, poczekaj, Aniu, więc ty może coś powiedz. Na temat ten, o którym no, głównie była rozmowa z Patrykiem o No, truskawkach. ale nie czuj się Ogółem. skrępowana, że akurat o tym, tylko w ogóle o tym, o czym my generalnie rozmawiamy. Ach, to można by gadać i gadać do północy albo i dłużej, już nie będę No bo gadać. ja. Słuchamy, ja wolę tak. To jest niekończąca się rozmowa, tak naprawdę. Słuchajcie, tu też czytam opinię całą masę, że no nikomu, tak uważam, że nikomu tak naprawdę, a przynajmniej dużej większości, nie podoba się to, co dzieje się, już nie mówię nawet na świecie, bo to pewnie też, ale przede wszystkim w naszym kraju, nie? I że po No. prostu młodzi ludzie chcą zmiany i koniec, kropka. No, i No. jest to jakieś pocieszenie, że chcą zmiany, ale problem polega na tym, że oni zwykle Nie robią tą umią zmianę wybrać tak tej samo zmiany nowej. jak wszyscy do tej pory. Nie Agrawa umią mówi, wybrać jasne, tej zmiany znaczy w sensie nowej. ja nie młoda, ale w sensie ogólnie mówię, że może właśnie może jest potrzebny taki ktoś jak pan, który i taki człowiek by objął jakieś tam stanowisko i młodzi ludzie by za panem poszli. No, trzeba przemyśleć Ale to sprawę. czekaj, ty mówisz do Patryka? Nie, mówię do pana. Nie, słuchaj, wiesz co? Leszek. Aniu, pamiętasz, tam na tej drugim live jest taka Kasia Freja, nie? To No znasz jest, ją. no Kasia, no. I ona cały czas mi wciska, że ja jestem król tych jakichś tam buław czy czegoś, nie? Bo ona te No. taroty robi. No. Ja jej powiedziałem, się zgodzę pod warunkiem, że to anarchistyczny król buław, bo Aniu, my robimy rewolucję anarchistyczno-pacyfistyczną, rozumiesz? No dobra, Czyli. ale jest ktoś potrzebny, tak jak teraz pan to robi, że pokazuje, tylko że Nie pokazuje pan. nam, na czym to polega, ale jest nas mała cząstka ludzi. A jakby pokazać bardzo dużej Nie, grupie. nie. Jakby dłużej pokazać, to by to spitolili. Właśnie o to chodzi, że jest mała cząstka i jeszcze, jak wiesz, co Kosecki mówił o rozwoju powstrzymywanym, czyli nawet jakby, bo wiesz, właśnie na tym polega problem z partiami politycznymi, że nawet jak ktoś ma piękny pomysł, to od razu
Pamiętaj, to jest tak, jak za dzieciaka mnie uczyli księża, że tu mam aniołka, tu mi siedzi aniołek i on mi wszystkie takie piękne myśli podszeptuje, ale tutaj też mam opozycję. I ona mi mówi: kurde, tych frajerów wydymaj. I to mówi do każdego. Nawet, słuchaj, nawet Mahatma Gandhi na pewno miał takiego diabełka, tylko Mahatma Gandhi, on umiał Jak odpowiednio te nakierować amerykańskie bajki, swój kurwa, słuch. nie? A większość polityków, pamiętaj, że opowiada wszystkim o tym, co im mówi aniołek, ale między swoimi kumplami opowiadają sobie o tym, co im mówi ten diabełek. To jest, Aniu, niestety, jakby to powiedzieć, to takie samo prawo socjologiczne, jak to, że na przykład fizycznie przedmioty spadają na ziemię, a nie lecą w kosmos. No bo działa prawo grawitacji. No dobra, ale już wiemy, że pewne prawa tak jakby na pana już nie działają, bo pan już z nich wyrósł, się nauczył i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym. Dzięki, Aniu, że mówisz mi, że już jestem taki stary, że mi się nie chce kraść. Nie, ja tego nie powiedziałam, Aniu, że jest pan poczekaj, ja ci stary. przerwę coś. Aniu, przerwę ci, Żartuję, nie? żartuję, Aniu. Aniu, Aniu, No. Aniu, my jesteśmy na tej społecznościowym ten, to nie ma pan czy Aniu, pani Aniu, tylko na przykład Leszek, ty. To jest właśnie ta wspólnota, co my się jesteśmy tu. No dobra, no dobra, A ale ja nie jestem tak nauczona i pan. koniec, kropka, no. No, Aniu. Ale czekaj, Patryk, ja też Ani tak proponowałem, ona woli tak i ja jej nie No, będę ale chciałem narzucał. być jej też moim zdaniem powiedzieć, nie? Wytłumaczyć jej, No, że to no jest to nasza dobrze. wspólnota. Tak, Aniu! będziemy budować wspólnotę. Ania Leszek, już akurat, Patryk, Patryku, to Ania jest już jest w naszej jedność. wspólnocie. No, no. No. I już od dawna nawet, no. Dokładnie. No właśnie. I Ania, ja czekam na twój na twój referat o sztucznej inteligencji. Znaczy, no ja to bym chciała tak zrobić, żeby właśnie, żebyście mogli wy jako społeczność zadawać sztucznej inteligencji pytania, nie? Żebyśmy mogli wszyscy Znaczy, my. słuchajcie, chciałem wam się pochwalić. Dzisiaj wygenerowałem chyba 16 obrazów do mojego komiksu, który będę, nad którym pracuję. Ale sztuczną inteligencją? No, pytałem się Możliwe. sztucznej inteligencji, ona mi takie obrazki robiła, no. No I super. najlepiej jej wyszedł taki koleś, który ćwiczy tai chi, bo cała reszta to już była taka nie to, co chciałem. No. No ale na coś się przydała, nie? Proszę. Na coś się przydała. Nie, Ale no ja jest, teraz. trzeba się nauczyć z nią, wiesz, komunikować i wtedy rzeczywiście można coś tam. Tak, ale niestety też muszę przyznać, że coraz częściej słyszę w różnych miejscach, też na innych live'ach i tak dalej, że właśnie sztuczna inteligencja zostaje w niecnych celach wykorzystywana, nie? Czyli najczęściej na razie i odpukać, że na tym już koniec, nie będzie więcej, że po prostu podszywanie się pod inne osoby, nie? Ale wiesz co, Aniu, to jest też. Słuchaj, bez sztucznej inteligencji też cała masa ludzi oszukiwała innych. Podszywali się na przykład dla wnuczków. No dobra, Nie. ale teraz można mega, mega wiarygodnie to zrobić, wykorzystując właśnie na przykład AI, nie? Ale widzisz, ale na przykład i wszyscy o tym mówią, czyli ludzie już się uwrażliwiają, tylko że widzicie, i to jest też, trzeba powiedzieć, to jest też trochę problem, bo my z tego powodu, że jest tak dużo oszustów i złodziei, to my zatracamy nasze naturalne zaufanie do innych ludzi. I to jest właśnie koszt, tak zwany, to się nazywa w ekonomii koszty transakcyjne, czyli na przykład to, że między biznesmenami dochodzi do oszustw, to oni już muszą się zabezpieczać, muszą jakieś hasła do banków i tak dalej. I to generuje dodatkowe koszty, bo gdybyśmy zredukowali koszty transakcyjne, czyli te oparte
te spowodowane właśnie tym, że się wzajemnie okradamy, okłamujemy, to dużo łatwiej i dużo szybciej byśmy się rozwijali cywilizacyjnie. Tak. No to Leszek, twój kanał byś lepiej się odwijał, nie? Abyś mógł powiedzieć wszystko, tak jak ja bym chciał powiedzieć do ciebie wszystko, tylko jestem hamowany, ty jesteś hamowany przez ten system Nie, taki ja jestem, wiesz co, jedyne TikTokowy. co mnie hamuje, to mój niedorozwój intelektualny, bo poza tym to Nie. ja wam mówię wszystko, co wiem. Natomiast nie mówię wam o rzeczach, o których nie wiem, bo o nich nie wiem po prostu. No, biorąc pod uwagę naszą wiedzę, to wie pan olbrzymią, nie? Olbrzymio dużo, bardzo dużo. Ale to Aniu to wszystko wie też na przykład, chociaż nie, powiem ci szczerze, właśnie o, widzisz bardzo dobrze, Aniu, bo na przykład spytaj sztucznej inteligencji o koncepcję Mazura Koseckiego. Kurde, nic ci nie powie. A No wiesz to dlaczego? zobaczymy, no ciekawe, zobaczymy, no. Bo po prostu oni byli marginalizowani od dawna, nawet w Polsce, więc. O, kurczę, słuchajcie, już miałem kończyć, ale tutaj taki znajomy, który jest muzykiem, prawdopodobnie zaraz się pojawi. A jaką Polianna. muzykę gra? Zaraz, bo tu, moment. Ja go zaakceptowałem, ale go nie widzę. Ten, Szafa gra. A, ten pan, no. Tak, tylko ja go zrobiłem akceptuj, a jego nie ma. Nie wiem, co się stało. Szafa gra, pozdrawiam cię. Nie wiem dlaczego. Było, żeby przyłączyć, a. O, Daniel nawet, hej, witaj. Akurat ja już będę uciekał. No, czyli. O, czekaj, jest jeszcze raz. O, nie, to Daniel z kolei, dobra. Ale tak jak mówię, no coś się tu. O, jest, Daniela wpuściło, a szafy nie wpuściło. No hejo, co tam u Witaj, ciebie, witaj. Leszku? Cześć, cześć. Cześć. Cześć, Danielu. Co tam u Kopulacja was? szczurów. No tak, szczury kopulują. Piszczur, no takie życie. Koński, ty wiesz co, z ciekawości nawet chętnie posłucham, czy masz głos jakiegoś czternastolatka z mutacją. No ja też chętnie posłucham. Koński, chodź na okno, chodź raz, dwa, trzy. Kurczę. Zapraszamy cię. No chodź, chodź. Czekajcie, ja go wciągnę na okno. Cholera. Nie da się. To on musiałby no, złożyć wniosek. Ale ma wystarczającą ilość obserwujących? A No nie nie, ma. no 109, kurde, a Nie 60. ma. Nie, no jaja se z nas robi. On, No. wiesz, specjalnie, no, nie wszedłby na okno, bo on ma mutację, no to wiesz, od razu by się wydało, że jest czternastolatkiem, nie? No. No O, pewnie. Daniela wcięło znowu. Kurczę, coś się dzieje właśnie z tym TikTokiem. No trzeba mieć, nie, nawet wiesz co, nawet z tego co wiem, to wystarczy mieć już 500 i wtedy 300 można chyba. mieć na okno, ale się nie włączy się kamerka, ale można gadać. No to. Kapibara, trzymaj się, pozdrawiam cię serdecznie. Dobra, słuchajcie, to nie. Daniela wywaliło, szafa nie weszedł, także to co, to będziemy kończyć, nie? Chyba, że jeszcze coś, Aniu, albo ty, Patryku, chcecie. Nie, no ja tylko dalej będę wierzyć w to, że tak skromnie zresztą, że będzie pan, że tak powiem, przywódcą młodych ludzi. Ja bardzo w to wierzę i trzymam za to kciuki. Znaczy młodych, czyli takich przed 50, tak? No tak. Dobra, słuchajcie. Dobra, to co? Poczytamy sobie.
Edward Abramowski, Związki Przyjaźni. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna, najważniejsza rzecz, podstawowa, która, gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. I słuchajcie, i drugi tekst kanoniczny. Cholera, będę musiał oddać tą książkę niedługo. Funkcja religii, Niklas Luhmann. Strona 15. Kształtowanie się struktury jest zawsze ograniczaniem do wolności kombinacji elementów. Ograniczenia takie mogą być osiągnięte jedynie dzięki utworzeniu się systemu. Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia od środowiska nienależącego do systemu. Dlatego też żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do środowiska. Konstantynopolitańczykowianeczka przyszła, a nie, to Koński. Dobra, dobra. O, a co tam, Prodo? Widać to, jakie tłumy Leszek przyciąga, co live. No, dokładnie. Słuchaj, i właśnie świetnie. Tutaj pamiętajcie, to jest optymalna liczebność grupy. Optymalna liczebność grupy. I faktycznie rewolucją jest tworzyć tego rodzaju grupy, a potem przez długo, długo, długo uczyć się komunikacji pomiędzy tymi grupami. Bo pamiętajmy, że ci przedstawiciele szatana na ziemię, czyli ci wszyscy, którzy chcą nas oszukać, okłamać, okraść, oni będą się starali zatomizować konsumentów, a my musimy tworzyć związki przyjaźni. Witaj, skurwiel, znaczy wiesz, skurwiel, miło cię widzieć, a ja właśnie już przeczytałem na koniec, nie? Temat był, wiesz co, trochę o polityce, ale mówimy o definiowaniu rastra, czyli mówimy o tym, jak, o tutaj kolega Patryk pytał, jak jest skonstruowany nasz system, czyli jest gmina, potem jest powiat, potem jest województwo, potem jest Polska, a potem jest Unia Europejska, ale potem są na przykład wielkie korporacje i na końcu jest nasz system społeczny, czyli świat. Oczywiście, witaj i przy okazji od razu do zobaczenia. Tak? No, super. No, już przeczytałem. Ja zawsze dwa razy czytam Związki Przyjaźni na początku i na końcu. Dobra. Nie jestem. Dobrze. No, dobra. Słuchajcie, Donald Tusk to zdrajca narodu, tak pisano. Będzie tak zwanej pracowni aktywności. Miałem być wczoraj, ale dzisiaj jest środa. No tak, wczoraj. Bo w środę żeśmy przenieśli to brak potrzeb materialnych. Znaczy, wiesz, Andrzeju Dąbrowski, no jest to pewien rodzaj. Byli tacy ekstremiści, nazywali się pustelnikami. Natomiast generalnie w systemie społecznym brak potrzeb materialnych byłby zakończeniem ewolucji. Więc my musimy znaczy hiperhomoseksualny trójgłowy szczur. Dobre. Na wszelkie to prawdziwy kapitalizm. Dokładnie. No, bo wszyscy źli zostaną wybici, a wszyscy dobrzy, którzy wymordują tych złych, no, będą się też dalej mordować. No, ale jest to pewien rodzaj aktywności, który przynosi jakieś tam zyski.
Słuchajmy pana, niech pan opowiada. Dzięki, dzięki. Słuchaj, ja już ten. Jeszcze wam powiem na koniec. Człowiek żyje, by osiągać. Albo osiadać, to też. Oczekajcie, bo jeżeli to szafa, to. O, Jolanta. Jolanto, witaj. Miło cię widzieć. Natomiast, tak jak mówię, ja dzisiaj już pan błogosławi i strzeże. Cześć, Jolu. Rachel, dzięki. Tak, witaj, Jolanto. O, Jolanta prawdopodobnie wyrzuciło ją, no. Dobra, słuchajcie. Musiał bardzo skrzywdzić, skoro tak nie lubisz kapitalizmu. Skrzywdzili mnie socjaliści. No. Znaczy nie, ja kapitalizm. Słuchaj, ja sam nawet czasami bywam kapitalistą i czasami na przykład gonię chłopoków do roboty, jak robię na budowie, ale to nie jest kapitalizm. Nie, to jest po prostu ciężka charrua za jakieś tam gówniane pieniądze. Nie ma z tego strasznych majątków. Pomyłka. No to nic, pozdrawiam cię, Jolanto. Jak potrzeb, rozumiem jako niechęć. A, to jest co innego, czyli ograniczanie. Ograniczanie do niezbędnego minimum potrzeb materialnych, czyli rezygnacja z ostentacyjnej konsumpcji, tak zwanej. Dobra, słuchajcie, dzięki serdecznie. Tak to sobie tłumaczę. Dobrze, Andrzeju, ja wiem, że chciałbyś tam, wiecie. Powiem wam w ogóle, nie, będę wam opowiadał o tym za jakiś czas, oczywiście. Czy kapitalizm różni się od grypsowania? I powiem wam, że według mnie niespecjalnie. Także pogadamy na tym kolejnym razem. Dobrej nocy, dziękuję wam. Dobranoc, hej. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dobranoc do Dzięki. jutrka. Dobra. Aniu, Patryku i wy wszyscy na live. Peace and love, hej. Dobranoc.